A teraz jest z nami w studiu rzeczniczka Prudential w Polsce, Marta Skowron-Noszkowicz, i porozmawiamy, no, porozmawiajmy o tym, że no, wszyscy jesteśmy równi, ale niestety nie we wszystkim. I najgorsze jest chyba to, że najbardziej w tym wszystkim poszkodowane są kobiety. Mówię o emeryturach. Bardzo poważna sprawa, zresztą zrobiliśmy raport Luka Ubezpieczeniowa, pokazaliśmy, jakie są braki, jak Polacy się zabezpieczają, i sprawdziliśmy, jaki jest poziom tego zabezpieczenia dla różnych grup. No i okazało się, że niestety jest spora różnica między mężczyznami, których właściwie ten problem nie dotyczy, a kobietami. Dlaczego tak jest, co się stało, jak możemy sobie z tym poradzić? No właśnie, ale zanim może przejdziemy już stricte do kobiet, zacznijmy od prognoz dotyczących przyszłych emerytur. No właśnie, to też jest istotna tak. Sprawa, jak to będzie wyglądało, bo wszyscy myślimy, że na emeryturze to nie będzie tak pod palemką. Prognozy nie są zbyt obiecujące. Niestety prognozy ZUS są dość niskie. Za 20-30 lat możemy się niestety mocno rozczarować, gdyż będziemy musieli się borykać z emeryturą w wysokości 1/3 pensji. No i wracając, Agnieszka, do kobiet, o których wspomniałaś, faktycznie sytuacja nie jest zbyt dobra. Kobiety dłużej żyją, w ogóle wydłuża się okres życia, dzieci rodzi się w tej chwili coraz mniej, a kobiety jeszcze dłużej żyją od mężczyzn. To jest 7,7 lat dłużej od mężczyzny, co oznacza nie mniej, nie więcej, że kobiety spędzą na emeryturze ponad 20 lat. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet, dla mężczyzn 65. Zatem pracują krócej, przechodzą szybciej, mniej zarabiają. Luka płacowa w Polsce według Eurostatu to jest 4,5%. Plus jeszcze warto wspomnieć o tak zwanych okresach bezskładkowych. No właśnie, kobiety mają super ważną funkcję, są matkami, wtedy niestety nie ma składek. Nie ma składek, są matkami, czyli to jest okres związany z opieką nad dzieckiem, tudzież dziećmi. Opieka nad seniorem to też jest ten okres bezskładkowy. Właśnie, to też jest bardzo, bardzo ważna rola kobiet, bo to z reguły na nie w rodzinach spada ten ciężar czy obowiązek opieki nad rodzicami, teściami, i bardzo wiele kobiet w ten sposób funkcjonuje i musi sobie z tym jakoś poradzić. Dokładnie. I te wszystkie elementy, o których tutaj wspomniałam, składają się na realnie niższą emeryturę w przyszłości dla kobiet. I oczywiście pewnie nie możemy zaproponować, okej, niech kobiety więcej zarabiają, niech pracują dłużej, bo to nie tędy droga. Z pewnymi rzeczami będzie nam trudno walczyć, one będą się bardzo powoli zmieniały. Pytanie, co możemy doraźnie zrobić, jak możemy sobie z tym radzić, jak powinny podchodzić do tego kobiety, no ale też mężczyźni, bo nie oszukujmy się, ta luka emerytalna ich też dotyczy, bo to nie jest tak, że będą mieli strasznie dużo pieniędzy na emeryturze, tylko również ta stopa zastąpienia dla nich, czyli ta informacja, jaka część pensji będzie im wypłacana na emeryturze, no ich też dotyczy. Ja myślę, że warto zadać sobie takie pytanie, czy jestem w stanie przeżyć za 1/3 pensji? I drugie pytanie, czy jestem, ile potrzebuję pieniędzy tak naprawdę realnie na emeryturze? I te pytania wzbudzają taką świadomość myślenia o oszczędzaniu. Ale jak mam 30 lat, to... No właśnie, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, ponieważ gdybyśmy, weźmy na przykład osobę, która ma 25 lat, założy sobie, że chce oszczędzić na emeryturę kwotę X, więc mniejszym wysiłkiem finansowym będzie oszczędzała co miesiąc po prostu mniejszą kwotę, aniżeli ta sama sytuacja, czyli ta sama kwota, którą chciałby człowiek oszczędzić, ale zaczynał w wieku 55 lat, co powoduje, że ten okres jest krótszy, no i tu już będzie spory wysiłek finansowy, który możemy nie podołać. No właśnie. Zatem im wcześniej... Czyli zaczynamy wcześniej. To jest świetne pytanie, które postawiłaś. Czy jestem w stanie przeżyć za 1/3
swojej emerytury, bo to bardzo obrazowo pokazuje, znaczy swojej pensji, jak do tego podchodzić. Tak, czyli że po prostu realnie po 10 dniu każdego miesiąca na emeryturze może mi zabraknąć pieniędzy, jeśli nic z tym nie zrobię. A pamiętajmy też, koszty życia na emeryturze to wcale nie jest tak różowo leki. Wcale nie jest tak, że żyjemy długo w zdrowiu, bo oczywiście to jest ważne, ale nie oszukujmy się, starsi ludzie częściej doświadczają chorób przewlekłych, a więc leczenie, leki, opieka, która też może być kosztowna, na to wszystko potrzebujemy pieniędzy na emeryturze. Już pomijam drinki z palemką, podróże i realizację planów życiowych. Tak, no. My według naszych badań mamy informację, że ulubioną formą Polaków, jeśli chodzi o oszczędzanie, jest oszczędzanie do przysłowiowej skarpety. Co niestety realnie powoduje, że pieniądze, że wartość oszczędności spada ze względu na inflację. My w naszym portfolio produktowym posiadamy taki produkt, który nazywa się Emerytura bez obaw. To jest rozwiązanie ochronno-oszczędnościowe, w którym tak naprawdę chodzi o wygodę, stabilność i tą taką regularność, jeśli chodzi o oszczędzanie, no bo to tak naprawdę jest szalenie istotne w tego typu rozwiązaniach, czyli ta systematyczność i to świadome oszczędzanie właśnie w celu emerytalnym. Polacy oszczędzają na emeryturę, czy tak? No, nie bardzo? Nie do końca. Jak byśmy ich przekonały? Właśnie w ten sposób, taką świadomością, wzbudzeniem świadomości, czyli przede wszystkim, i może już tak trochę kończąc, i taka najważniejsza myśl, z którą bym chciała zostawić odbiorców, to ta świadomość konieczności oszczędzania na emeryturę i zadanie sobie tego pytania, takiego szalenie istotnego, czy jestem w stanie przeżyć za 1/3 pensji na emeryturze. No bo tak jak mówiłaś, dochodzą większe koszty, prawdopodobnie związane z chorobą, czy innymi. Wnuki będą potrzebowały Dokładnie. Pieniędzy. Dokładnie, no nie wspominając o podróżach szalonych, natomiast no, sam fakt, no, człowiek chciałby realizować pasje, jakieś zainteresowania, hobby, na które wcześniej na przykład nie miał czasu, no bo w tej chwili pracujemy, jesteśmy w ferworze, że życie, nie mamy czasu na wiele aktywności. Wiele aktywności odkładamy i odkładamy je właśnie na emeryturze. Zatem konieczne jest zapewnienie sobie środków finansowych, aby wówczas je zrealizować. Także nieważne, ile mamy lat, najlepiej, jak jesteśmy młodzi, pomyślmy o tym, żeby na emeryturze po prostu wieść fajne, szczęśliwe, dobre, całkiem godne dostatnie, życie. Wygodne życie. Także czy za 1/3 naszej pensji się da? Może być kruchutko. Może być kruchutko. A co w takiej sytuacji, jak już mamy tę świadomość, do agenta, do was? Tak, zapraszamy. Co robimy, tak, żebyśmy dali taką receptę? Z kim się skontaktować? Zapraszamy po nasze rozwiązania, właśnie o którym wspomniałam. Czy w ogóle rozwiązania ubezpieczeniowe? Rozwiązania ubezpieczeniowe, okej, ich jest cała masa na rynku, różne są formy oszczędzania. Tak jak wspomniałam, oszczędzanie do przysłowiowej skarpety niestety powoduje, że pieniądze realnie tracą na wartości, a przy rozwiązaniach właśnie na przykład emerytura bez obaw mamy spokojną świadomość, że te pieniądze po prostu pracują, tak? Pracują, czyli budują kapitał. Dokładnie. Nie do skarpety, przyszłość. Bo one są dziurawe. Budują kapitał na przyszłość i zapewnią nam godne, spokojne życie. I tak właśnie róbmy. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne.